więc hejka moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj przychodzę do was z filmem, w którym będziemy robili zakupy szkolne. Właściwie to ja będę robić, ale już takie ostateczne. Za mną znajduje się Oshon, zaraz wam dokładnie go pokażę. Trochę się oddaliłam, bo tutaj jest sporo ludzi i trochę tak wiecie, ciężko mi się nagrywa. Mam nadzieję, że w środku będzie inaczej. No i robimy dzisiaj takie już ostateczne zakupy do szkoły i ten film zobaczycie jutro w niedzielę, a haul, o Jezus, mam błyszczyk i do tego wiatr, to nie jest najlepsze włączenie, ale dobra, jutro zobaczycie ten film, a haul z wszystkimi zakupami zobaczycie prawdopodobnie we wtorek albo w środę, także wyczekujcie, bo na pewno się pojawi, bo chcę właśnie tak intensywnie teraz dodawać te filmy, żeby zmieścić się z Back to School do końca sierpnia, tak początek września, coś takiego, także zapraszam was do oglądania. Także pamiętajcie, żeby zostawić łapki w górę i subskrypcję, a my lecimy już do środka, także zapraszam was do oglądania. Proszę, także wchodzimy do środka. Proszę bardzo, dawno tu mnie nie było, także idziemy zobaczyć, co tam ciekawego będzie. Już tutaj na samym początku są jakieś przybory do szkoły, także super, zobaczymy. Nie wiem od czego zacząć tak naprawdę, powiem wam szczerze. Także tutaj jak widzicie są takie bloki, myślałam, że tu są zeszyty, ale to są bloki rysunkowe, mega tanie, bo są za 79 groszy. Tutaj są nożyczki, tak. Tutaj są jakieś takie właśnie zestawy geometryczne, ten jest bardzo ładny, chyba miałam go jednego roku. Albo miałam niebieski, no w każdym razie, o, ten chyba miałam. No dokładnie, nawet mam go jeszcze w domu, także tak, nie potrzebuję żadnego takiego nowego. Mam nadzieję, że mi nie dadzą praw autorskich za to, że tutaj możecie słyszeć muzykę, ale no miejmy nadzieję, że jednak nie. Dobra, więc tam są kleje, tutaj są właśnie jakieś takie taśmy i te takie, no wiecie, na taśmę te takie dozowniki, nie wiem jak to się nazywa, nie wnikajmy. Powiem wam, że przeszkadza mi ta muzyka, co tu gra, bo się boję, że dostanę prawa autorskie, ale dobra, lecimy dalej. Dobra, chyba trochę ucichła, tutaj mamy bloki. Na razie nic takiego ciekawego, bo no po co mi są bloki, skoro teraz w drugiej klasie mi się skończyła plastyka, w sensie no teraz jak pójdę do drugiej, to już nie będę mieć plastyki, także tutaj są jakieś farby, może was interesuje, dlatego wam pokazuję. Dobra, i tutaj mamy już nieco ciekawsze rzeczy, bo tutaj są jakieś takie papierowe rzeczy. Trochę się powtarzam, ale nieważne. W sensie, no to są takie chyba eko. Tutaj są jakieś takie długopisy, bo jak widzicie, wszystko jest zrobione w takich papierach. O, zobaczcie to na przykład. Tutaj mamy takie highlightery, takie zakreślacze. I one są takie z takiego mega dziwnego opakowania, takie właśnie eko. I bardzo fajne. One, nie wiem za ile są, bo nie widać ceny, w sensie nie ma tutaj ceny. No, ale są bardzo fajne. O, tutaj za 10 zł są, więc spoko. Takie trzy, nawet macie linijkę taką drewnianą. Jezu. Jeśli chodzi o zeszyty, to tutaj takie bardzo fajne do geografii. Albo one są za 3 zł, tutaj macie na przykład za 4. I są takie bardzo fajne, w sensie, no są spoko. Chyba ich raczej nie wezmę, ale są naprawdę fajne. Tutaj macie na przykład teczki takie papierowe, a to nie wiem co to jest. O, jakieś chyba na chusteczki, dobra. Nieważne, lecimy dalej. O, tutaj proszę bardzo. Dobra, muszę się opanować z tym, proszę bardzo, nie mogę tyle razy tego powtarzać, ale tutaj mamy takie segregatory też papierowe, takie drewniano-papierowe, coś takiego, więc też bardzo fajnie. Tutaj są kolejne zeszyty, takie o, ej, ładne są, patrzcie. Tutaj jakaś alejka z takimi długopisami, tutaj też, zobaczcie ile tego jest. Strasznie dużo i może tutaj znajdę jakieś zakreślacze, albo coś w tym stylu, to sobie na pewno wezmę. O, zobaczcie, tutaj są za złotówkę takie, ale przejdę się jeszcze dalej i zobaczymy, może będą gdzieś indziej jakieś takie większe zestawy. Bo jak na razie tutaj nie widzę żadnych zeszytów. Tutaj jakieś są, ale są za 10 zł, ale szukam właśnie takiej alejki, gdzie będzie pełno jestem na alejce z długopisami i mówię o długopisach. Chodzi mi o alejce z zeszytami, o tak. Dobra, mamy tutaj długopisy takie,
takie czarne żelopisy i na pewno wezmę, bo jak wam mówiłam, jak oglądaliście poprzedni film, to wam mówiłam właśnie, że ja z takich korzystam, jak robię sobie właśnie taką inną czcionkę, taką ładną, więc na pewno sobie tutaj jakieś czarne długopisy wezmę. Dobra, zaczynają się zeszyty, więc bardzo fajnie. O, pierwsze co mi się rzuciło, to zeszyt Oxforda, który jest przeceniony, zobaczcie, z 8 zł na 4. Dobra, wyszłam z tamtej alejki, bo tam było naprawdę bardzo dużo osób, więc zobaczymy sobie tutaj jakieś fajne zeszyty, może będą. Taki, na pewno wezmę. Dobra, lecimy. Taki, ten jest bardzo ładny, także też na pewno wezmę. Tutaj są akurat same takie kwiatowe, ale są bardzo ładne, więc o, ten z ananasami. Tutaj są zeszyty za 79 groszy, ale mi się nie podobają jakby te kartki, bo one są takie wyblakłe, takie, no takie mega słabe, więc tych raczej na pewno nie wezmę. O, a tutaj jest taki kilkuprzedmiotowy, akurat tutaj nie ma ceny, bo chyba ktoś go tutaj odłożył, ale może takie znajdę, to wam pokażę. Znalazłam zeszyty A4, które są jakby wiecie, wszystkie w jednym miejscu, więc bardzo fajnie, bo na pewno sobie jakiś wezmę, bo ja co roku biorę właśnie takie zeszyty A4, bo takich mi się najlepiej pisze po prostu. Zastanawiam się, gdzie mogę zrobić miniaturkę, bo naprawdę tutaj jest tyle ludzi, że trochę mi tak głupio. Miniaturkę. Tutaj jest pełno właśnie takich segregatorów, jakieś takie kwiatowe albo takie klasyczne kolory. O, tutaj są takie podobne do tych, co są w Empiku. Są za 10 zł, więc na pewno są tańsze niż tamte, tak mi się przynajmniej wydaje. Albo tutaj są też takie bardzo ładne, to są na przykład w kropki, albo takie, no mega ładne, takie właśnie w liście. Wejście do miniaturki numer. I w tym roku chyba zdecyduję się na takie zakreślacze, takie cienkopisy po prostu. Te są bardzo fajne. Te się wydają spoko, także może takie, na takie się zdecyduję, także no, wydaje mi się, że będzie spoko. Okej, okay, więc jestem na alejce z zakreślaczami, których, co ja gadam, ja naprawdę dzisiaj nie wiem, co ja mówię, jestem na alejce z korektorami i powiem wam, że to, jak ja kocham zapach takich korektorów, to jest po prostu życie, przysięgam, ja bym mogła wąchać to całymi dniami, naprawdę. I tak, kupiłabym ten korektor dla zapachu, ale na pewno wezmę takie i wydaje mi się, że wezmę jakby wiecie, kilka sztuk, bo bardzo, bardzo często używam właśnie korektorów w szkole, także może się zdecyduję, tutaj są takie zestawy, na przykład 3 za 6 zł, wszystko mi leci dzisiaj. Okej, okay. Więc są naprawdę spoko, więc na pewno na jakieś się zdecyduję dzisiaj. I teraz jedna z moich ulubionych alejek, czyli długopisy. O, tutaj też są właśnie jakieś takie kolorowe zakreślacze i cienkopisy, także może coś takiego wybiorę sobie. Więc to są długopisy, które są jednymi z moich ulubionych długopisów. Są to długopisy z Bika, właśnie te niebieskie, ale te czarne też bardzo lubię, wiecie, raz mam mood na niebieskie, raz na czarne, więc sobie po prostu tak wybieram. Ale moimi długopisami, wiecie jakie są? To są te. Są to długopisy Paper Mate i ja je tak uwielbiam, tak samo jak te czarne. I na pewno wezmę sobie właśnie dwie paczki, także one są naprawdę cudowne, serio. Zarobiście mi się nimi pisze, więc na pewno sobie te wezmę. Nie widzę czarnych. Czyżby się skończyły? Nie wiem, mam nadzieję, że nie, bo chcę je kupić bardzo, tylko właśnie ich nie widzę. O, i tutaj mamy na przykład karteczki samoprzylepne. Takie właśnie w różnych kształtach, albo takie kwadraty, takie boksy, coś takiego. Ale ja raczej nie wezmę, bo wiecie, no mi to nie jest jakoś za bardzo potrzebne.
na pewno ich nie kupię, ale tutaj macie różne jakieś takie gwiazda i takie, tam są jakieś emotki, no jest naprawdę spory wybór, albo takie zestawy. Albo tutaj są takie, takie te kalkulatory, jak idziecie do pierwszej klasy, to na pewno wam się przyda, bo miałam na matematyce i się super sprawdził. Zobaczcie, co znalazłam, jakiś taki multizeszyt, wszystko w jednym zeszycie, jestem ciekawa, jak to wygląda. Aha, czyli to jest taki jakby, wiecie, że możecie na kilka przedmiotów. Ale nawet to podpisali, że wiecie, że multi się śmiesznie. Tak samo tutaj, są takie niebieskie. Jeśli chodzi o kwestię piórnika, to ja będę kupowała piórnik prawdopodobnie w Stradivariusie, ale możliwe, że na Kolu, po prostu pokażę wam ten stary. Tutaj mamy plecaki, ale ja plecak już mam, także to mnie interesuje, ale wam pokazuję po prostu. Albo tutaj mamy na przykład piórniki. I są bardzo ładne, powiem wam. Może sobie taki wezmę nawet. On kosztuje 11 zł. I to jest taki piórnik, gdzie po prostu nie schowacie za dużo. Więc długopis i jakieś takie mini zakreślacze na pewno wam wejdą, ale jest bardzo fajny i serio mega mi się podoba. Także potem może tutaj wrócę. By the way, są jeszcze takie niebieskie i są mega śliczne. Serio, mega mi się podobają. Ten zeszyt akurat mam w domu do historii i one są za 7,99, także one są naprawdę bardzo fajne.